Dzień dobry. Dziś słów kilka o medle różanym. Tak, wiem, jest to trochę reklamy, ale prowadzę kanał, więc mogę, swój własny. Rzecz polega na tym, że ja te mydła robię ręcznie. Właściwie są to produkty no takie trochę, nie chciałabym mówić, że unikatowe, ale rzecz polega na tym, że ja ich nie tworzę na masę, tak? Że nie wiem, z jednej produkcji wychodzi 100 mydeł i ja potem je sprzedaję. To są mydła, które z jednej partii, którą robię raz na jakiś czas, wychodzi 8-9 mydełek, w zależności też jakie pokroję. A rzecz polega na tym, że je robię starą taką metodą wręcz rzemieślniczą, czyli łuk, który tworzę i łączę już z olejami, jest w najniższej możliwej temperaturze, czyli maksymalnie do 45 stopni. A to dlatego, żeby zachować te właściwości olei, które są właśnie w tym mydle, żeby to nie była tylko nazwa mydło różane, a z różą nie ma nic wspólnego. Więc tak, w takim mydełku, wiadomo, jest hydrolat z róży damasceńskiej, naszej własnej produkcji. No, fakt, że produkuję hydrolaty, powoduje, że mogę używać je do mydeł, bo gdybym nie produkowała, a miała kupować te hydrolaty, no to te mydło byłoby o wiele droższe niż już i tak jest. Więc w porównaniu z innymi właśnie mydłami dostępnymi na rynku, nasze mydła są robione na hydrolatach. Co jeszcze? Oprócz, wiadomo, hydrolatu z róży wspomnianego, jest olej arganowy, olej palmowy, olej sezamowy, olej rycynowy, masło kakaowe, masło z mango, masło shea i co najważniejsze, jest olej z dzikiej róży. I nie jest to minimalna jakaś tam ilość tego oleju z dzikiej róży, ale no dosyć spora, tak, żeby też działał na naszą skórę. I co jeszcze istotne i fajne w tym mydle? W tym mydle są nasiona dzikiej róży zmielone. To daje takie uczucie peelingu, więc mamy mydło i peeling dwa w jednym. Plus do tego naprawdę wysokiej jakości oleje połączone w dosyć niskiej temperaturze, tak żeby zachować te właściwości olei. Ja polecam. Zapraszam do mojego sklepu www.danowiec.pl. Zapraszam na mój kanał YouTube, gdzie oprócz właśnie informacji o produktach jest mnóstwo filmów o roślinach, o tym jak się je pielęgnuje, jak mieć dobre zbiory, nie tylko ziołowe, ale też warzywne. Więc ja się polecam, polecam swój kanał, polecam stronę i do zobaczenia w innym filmie.